Witam serdecznie w kolejnym programie Rozmowy Prowincjonalne. Dzisiaj naszym gościem w Świętochowicach na Skałce jest pan marszałek Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczpospolitej, bo bym tego zapomniał, a to jest ważna część twojego życiorysu w ciągu ostatnich ważna lat. Ważna część sfery publicznej. Sfery publicznej. Właśnie czym dzisiaj jest, bo to jest już 6 lat funkcjonowania całego środowiska politycznego. Jak ty byś dzisiaj to opisał? Czym jest to środowisko dzisiaj na mapie politycznej? Prawica Rzeczpospolitej jest jedyną partią chrześcijańsko-konserwatywną. Znaczy jedyną partią, która zdecydowanie opowiada się za wartościami cywilizacji chrześcijańskiej, za państwem opartym na zasadach cywilizacji chrześcijańskiej. To są sprawy, z którymi z reguły bardzo wiele środowisk politycznych się zgadza, ale tylko dla Prawicy Rzeczypospolitej stanowią priorytet. My jesteśmy ogólnopolską partią polityczną, która wystartowała od 2007 roku, od naszego powstania, parokrotnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, praktycznie bez żadnych środków, bo wydając niespełna 200 tysięcy złotych, zdobyliśmy 2% głosów. Nasze poparcie społeczne generalnie to jest równowartość dzisiaj 11 mandatów w Sejmie. No żyjemy... Właśnie, jak można się przebić bez... Stoimy przed tym problemem. Scena jest trochę zabetonowana przez między innymi przez ustawę o finansowaniu. Przede wszystkim przez wytrwałość i konsekwencje, dlatego że wielkie partie polityczne zawdzięczają swoją obecność w mediach, w parlamencie temu wielomilionowemu poparciu. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości po drugiej stronie, po stronie do nas przeciwnej Platformie Obywatelskiej. Ale tak naprawdę zwycięstwo w wyborach, każdy rząd, każda partia zawdzięcza zjednoczeniu wszystkich Polaków i tak naprawdę kilkuset tysiącom głosów. Dlatego wygrać wybory to jest tak naprawdę zjednoczyć wszystkich i my chcemy uświadomić opinii katolickiej, że chociaż może ludzi, którzy świadomie chcą angażować się w sprawy, których bronimy, cywilizacja życia, suwerenne kompetencje państwa, prawa rodziny, choć może ludzi, którzy chcą się angażować w te sprawy, nie jest aż tak wielu, to tak naprawdę nasze głosy mogą decydować o wyniku wyborów. Przez 5 lat proponowaliśmy partnerską współpracę Prawu i Sprawiedliwości. Myślę, że te 5 lat zaowocowało również tym, że w marcu ubiegłego roku podpisaliśmy dwustronną umowę współpracy, która w moim przekonaniu istotnie zwiększa szansę PiS-u na wygranie tych wyborów i utworzenie rządu. I z drugiej strony istotnie zwiększa szansę Prawicy Rzeczypospolitej na reprezentację parlamentarną. Czyli będziecie na listach? Bo nasza umowa zakłada jedna lista wyborcza, lista Prawa i Sprawiedliwości, 2 reprezentacje parlamentarne. Ci kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej, którzy zostaną wybrani ze wspólnej listy, oznaczenie jako kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej, utworzą w parlamencie reprezentację Prawicy Rzeczypospolitej, kontynuującą strategiczną współpracę z PiS-em, strategię Solidarności Prawicy, a jednocześnie gwarantującą obecność tych zasad, które bronimy w debacie publicznej. Właśnie, a czy jakieś toczyliście rozmowy, albo zapewne się spotykałeś z przedstawicielami PJN-u albo Solidarnej Polski? Czy jakieś tutaj były propozycje nawet z waszej długie, czy z ich strony współpracy? Nawet dość długie, dlatego że mnie te rozmowy przekonały, że tak naprawdę żadne z tych ugrupowań postpisowskich nie reprezentuje tak naprawdę nowej jakości w życiu publicznym. I tak naprawdę motywem często ich odrębności są różnego rodzaju względy wewnątrzpartyjne, narzekanie na sposób zarządzania czy kierowania partią, ambicje osobiste, chociaż akurat o tym nie lubię mówić, bo tu wchodzimy w kwestie jakieś bardzo wewnętrzne, intencji i tak dalej, ale nie są to zasadnicze kwestie programowe. Tak naprawdę nasze odejście z PiS-u różniło się od wszystkich, które potem nastąpiły, tym, że my nie mieliśmy żadnych powodów narzekać na swoją pozycję parlamentarną i sposób zarządzania PiS-u. To znaczy takie wyraźne przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w pełni odpowiadał. Natomiast tym, co rzeczywiście nas poróżniło, to jest kwestia priorytetów i nasze przekonanie, że jeżeli dziś polityka polska wygląda tak, że główna partia wyborców prawicowych, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, musi się skoncentrować na walce
o to najszersze, wielomilionowe poparcie, to my mówimy, ofiarą tego nie mogą paść te najważniejsze postulaty, których prawica powinna bronić. I to jest rola prawicy Rzeczypospolitej. Wydaje mi się, że dzisiaj osiągnęliśmy taką bardzo komplementarną, sensowną, uzupełniającą się pozycję tej partii, która jest w stanie wygrać wybory, utworzyć rząd, która reprezentuje większość prawicowych wyborców i znacznie mniejszej partii, którą jest Prawica Rzeczypospolitej, ale gwarantującą obecność postulatów cywilizacji chrześcijańskiej w debacie publicznej. I myślę, że to jest sytuacja optymalna. No właśnie, bo jesteśmy na Górnym Śląsku, a taki ważny postulat programowy dotyczący kwestii gospodarczej. Jaki jest? No, to jest twój przede wasz... wszystkim... Przede wszystkim zachowanie waluty narodowej, dlatego że dzisiaj tak naprawdę, jeżeli my chcemy w pełni wykorzystać obecność Polski na wspólnym rynku europejskim, to musimy zachować walutę narodową, bo to jest podstawowe narzędzie konkurencyjności, nie tylko polityki gospodarczej, to też, ale przede wszystkim bezpośrednio dla każdego przedsiębiorcy to jest narzędzie konkurencyjności. Dlatego że to, że mieliśmy złotego, wyciągnęło Polskę, broniło przed dwoma kryzysami, przed tym kryzysem z przełomu lat 90. i 2000., który przyszedł ze wschodu, z Rosji. Wtedy tak naprawdę to, że mieliśmy walutę, pozwalało nam na efektywniejszy eksport. I teraz przed tym kryzysem finansowym, kiedy znowu import z Polski w Niemczech słabnie. Coraz trudniej nam znajdować rynki zewnętrzne, ale jednocześnie bronimy się na nich, dlatego że złoto elastycznie reaguje i nasi przedsiębiorcy ciągle mogą sprzedawać. Ale tak naprawdę sprawa waluty narodowej pokazuje, jak ważna dzisiaj dla naszej polityki gospodarczej jest w ogóle kwestia europejska. Dlatego, że no, weźmy sytuację Śląska. Niestety obecny rząd zaakceptował ten pakiet klimatyczny, tak, który drastycznie ogranicza możliwości polskiego przemysłu ciężkiego. No i wpadamy po raz wtóry w tą samą kolejnę, co w latach 90. W latach 90. kwestionowano sensowność wydobywania tych klasycznych źródeł energii, takich jak węgiel. Mówiono, że węgiel się kończy. Potem się okazało, że nowe technologie przetwarzania węgla jak najbardziej czynią tę produkcję sensowną, opłacalną i że Polska naprawdę ma zasoby naturalne, abyśmy odkryli nowe, takie jak gaz łupkowy, ale nawet te stare, warto z nich ciągle korzystać. I w tym momencie w Polskę uderza ten pakiet klimatyczny, który może prowadzić do drastycznego ograniczenia produkcji w Polsce, już prowadzi do podrożenia kosztów energii, co z kolei rzutuje na poziom życia i tak dalej. I my musimy mieć na forum europejskim rząd, który walczy o rozwiązania europejskie, o politykę korzystną i dla Polski, w ogóle dla Europy Środkowej, dla krajów rolniczych, który również walczy o interesy Europy Środkowej w relacjach z Rosją, bo my mamy prawo do tego, żeby Komisja Europejska, żeby wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, przewodniczący Rady Europejskiej, żeby oni stali po stronie Polski czy innych państw Europy Środkowej w sytuacjach, kiedy trzeba bronić naszych interesów handlowych. A dzisiaj nie mamy takiego wrażenia, że stoją. Ja dzisiaj też nie mam. Ale po pierwsze nie mamy, ale po drugie mamy rząd, dla którego tak naprawdę, no, trzeba to odważnie powiedzieć również na Górnym Śląsku, ważniejsze są stanowiska w Unii Europejskiej od tak? rozwiązań politycznych. Tak? No niestety tak, dlatego że jeżeli głównym postulatem, dlaczego mówię o Górnym Śląsku, bo jeżeli głównym postulatem rządu przed ostatnimi wyborami europejskimi i główną obietnicą było to, że na 2,5 roku sympatyczny profesor Buzek zostanie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to naprawdę interesy polskie do tego się nie sprowadzają. Myślę, panie marszałku, niewiele. Proszę się napić, bo głos się łamie, któreś spotkanie. Ja zawsze mówię, że kiedyś nie wierzyłem, że woda jest potrzebna do jest mówienia, ale od kiedy prowadziłem... A to jest też dowodem na to, że program jest prawie że na żywo, chociaż tak, jest nagrywany. Od kiedy prowadziłem w Sejmie głosowania budżetowe, to się przekonałem, że jednak parę godzin mówienia bez przerwy powoduje, że człowiek musi trochę zwilżyć gardło, bez tego trudno. Ale właśnie, znaczy brak waluty europejskiej w Polsce nie wprowadzi nas do drugiej ligi europejskiej? O tym, jaką pozycję dzisiaj zajmuje każdy kraj w Unii Europejskiej, decyduje jego wzrost gospodarczy. Tak naprawdę dzisiaj tą pierwszą ligą, tą Europą idącą do przodu, tą czołówką
uciekającą przed peletonem europejskim, czy raczej jadącą szybciej, bo dzisiaj tak naprawdę no, nikt nie ucieka, ale jadącą szybciej niż cały peloton europejski, to są te kraje, które zachowały walutę narodową. Te mają, takie jak Wielka Brytania na przykład. To jest siła tych krajów, natomiast w krajach w strefie euro w ogóle rośnie bezrobocie, spada produkcja. I to nie jest żadne rozwiązanie. Być może wejście do strefy euro właśnie umożliwi politykom establishmentu zajmowanie lepszych pozycji w tym establishmencie europejskim. Być może oni wtedy będą chwaleni, że są bardzo racjonalni, że Polska wychodzi naprzeciw interesom niemieckiego eksportu na przykład. Natomiast to w żadnym wypadku nie są rozwiązania, które byłyby korzystne dla Polski, dlatego że nasz interes to jest po prostu dużo eksportować, sprzedawać po realistycznych cenach, kiedy zaostrza się konkurencja, sprzedawać po cenach konkurencyjnych i do tego wszystkiego potrzebna jest nam waluta narodowa. No, oczywiście drugi wzgląd to jest to, że ta waluta narodowa jest instrumentem obrony poziomu życia polskich rodzin, więc w żadnym wypadku ja uważam, że nie można... Dzisiaj tak naprawdę pierwszą ligą europejską to są te kraje, które skutecznie od innych bronią się przed kryzysem, a to są właśnie kraje, które zachowały walutę narodową. No ale pierwszą ligą w Europie, znaczy myślę, w ostatnich miesiącach mieliśmy okazję to obserwować, jak był kryzys w Brukseli, to spotykała się pani kanclerz Merkel i pan prezydent Francji, ustalali ze sobą pewne kwestie ważne, później spotykali się urzędnicy europejscy. Potem się spotykała Francja, Niemcy i Włosy. Dopisywali legendę końcu, tak. do całego spotkania i na tym polega solidarność europejska? A na końcu kanclerz Merkel spotykała się z teoretycznie najbardziej tak zwanym antyeuropejskim premierem Cameronem. I okazało się, że cała strategia naszego rządu, że jeżeli będziemy popierać stanowisko niemieckie, to Niemcy będą się z nami liczyć, spełzła na niczym. I na końcu premier Tusk zrobił rzecz, jedyną może rzecz sensowną, ale taką, o którą do niego przez wiele miesięcy trzeba było apelować, to znaczy podjął kontakt z krajami Europy Środkowej, wśród nich z wieloma krajami, które zachowały walutę narodową i mówił o interesach Polski wspólnie z tymi krajami, z którymi mamy wspólne interesy. To znaczy z tymi krajami, które przeżyły komunizm, zostały uwolnione z tego komunizmu i dzisiaj stanowią większość krajów Unii Europejskiej i z nimi trzeba rozmawiać. Tak naprawdę ten kierunek polityki, szukanie dobrych kontaktów w Europie Środkowej, nakłanianie organów centralnych Unii Europejskiej do solidarności z Europą Środkową, przypominanie, że Europa to jest tak samo Berlin i Paryż, jak Wilno, Warszawa, Budapeszt, to jest Unia Europejska, wszystko. Unia Europejska to są kraje, które mają euro, tak właśnie jak Niemcy i Francja, i kraje, które zachowały walutę narodową, jak Czechy czy Szwecja. I dopiero ta sytuacja zmusiła premiera Tuska do jakiejś racjonalnej reakcji, ale to jest tak naprawdę przyznanie się do jego totalnej porażki, bo wtedy, kiedy premier Cameron zagroził tym, że Wielka Brytania przeprowadzi referendum na temat wystąpienia z Unii Europejskiej, kanclerz Merkel zaczęła załatwiać interesy Niemiec z Wielką Brytanią, zupełnie zapominając o premierze Tuska. Ale mówię, to jest tylko jeden przykład, bo tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia z rządem, który nie zrealizował swojego postulatu na żadnym odcinku polityki zagranicznej, gdzie to zapowiadał. No tak spójrzmy konkretnie, no z Rosją tak naprawdę mamy nie tylko gazociąg bałtycki, ale w tej chwili już przygotowywaną blokadę gazoportu w Świnoujściu i w ogóle utrudnianie polskiej wymiany morskiej, dlatego że ten główny polski port może zostać zablokowany. Z Ukrainą prezydent Komorowski zapowiadał, że doprowadzi do uwolnienia Julii Tymoszenko, ale tak naprawdę chodziło tylko o wskaźnik, że Ukraina stosuje się do standardów zachodnich, że reaguje na głos Zachodu, nic nie doprowadził, tak naprawdę kompletnie zlekceważone jego stanowisko. O Niemczech już mówiliśmy, w Europie ciągle nie mamy budżetu. Ze Stanami Zjednoczonymi stosunki ochłodzone, rozluźnione, właściwie na żadnym polu, które podjął ten rząd, nie widać jakiejkolwiek poprawy stosunków, a przecież mówił, że jeżeli będziemy w polityce zagranicznej, jeżeli będziemy rezygnowali z akcentowania stanowiska narodowego, nie będziemy eksponowali naszego stanowiska i tak dalej, to wszyscy chętnie wtedy będą wysłuchiwać naszego głosu. No poza tym, że udało mi się załatwić, jak mówię, na 2,5 roku przewodnictwo w Parlamencie Europejskim, no funkcję przede wszystkim reprezentacyjną, to tak naprawdę jakie postulaty zrealizował ten rząd na tym polu? Z czego wynika ten brak zdecydowania?
Jak tak obserwujesz? Od środka nawet jak obserwujesz to wszystko? Przede wszystkim z tego, że tak naprawdę rządzi dzisiaj środowisko polityczne, dla którego miernikiem sukcesu jest obejmowanie stanowisk. Czyli polityka bez idei zupełnie? A często raczej? jest odwrotnie. Czasami trzeba poświęcić stanowisko do tego, żeby zrealizować swoje postulaty polityczne. No ja dam przykład. Czwarta Rzeczpospolita, istniejąca, że tak powiem, dłużej niż pierwsza restauracja we Francji. Czwarta Rzeczpospolita nie byłaby możliwa, gdyby w 1995 roku, świętej pamięci, prezydent Kaczyński nie zdecydował się na bardzo trudną, samodzielną kampanię prezydencką. Nie byłaby możliwa wcześniej, gdyby Jarosław Kaczyński, pracując jako ważny minister w kancelarii prezydenta, nie reagował na odchodzenie przez prezydenta Wałęsę od deklarowanego wcześniej programu. Po to, żeby zrealizować 10 lat później ten program, trzeba było wcześniej również bardzo mocno reagować wtedy, kiedy ten program był zagrożony, kiedy był lekceważony, kiedy nawet wyborcy zgadzali się na odchodzenie od tego programu. I tak się prowadzi politykę. Dzisiaj rządzą ludzie, którzy, jak mówię, dla nich ważne jest to, żeby raczej asystować na wysokich stanowiskach przy porażkach, a nawet klęskach politycznych, niż żeby wykorzystywać władzę, którą się posiada, do tego, żeby nakłaniać na przykład naszych partnerów Unii Europejskiej do respektowania interesów czy stanowiska polskiego. Ale dużej części wyborcom to się bardzo podoba. No podoba się, dlatego że to jest ten mit spokoju, którego tak naprawdę nie ma, bo o jakim spokoju można mówić, kiedy tak naprawdę dziesiątki tysięcy młodych ludzi z Polski wyjeżdżają szukać pracy na Zachód. Ja nie mówię, że w tej kwestii są proste rozwiązania, ale albo uruchamiamy rzeczywisty wzrost, albo z miesiąca na miesiąc, z roku na rok w Polsce jest coraz więcej szans dla młodych ludzi, albo ten proces trwa. Nie można tego nazwać pokojem społecznym. Zobaczmy, co się dzieje w parlamencie. Do parlamentu wchodzi ugrupowanie najzupełniej skrajne, którego lider mówi, że mamy dzisiaj rząd, który powinien wsadzić opozycję do więzienia, ale nie ma odwagi tego zrobić i on to zrobi. Bo mówi, patrząc w stronę ław opozycji, my was wszystkich wyślemy do więzienia. I czy to jest pokój społeczny? No i to wszystko dzieje się tak naprawdę pod patronatem, pod władzą tego rządu. No bo pamiętajmy, że pan Janusz Palikot nigdy nie został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Odszedł, kiedy chciał, to Platforma Obywatelska zbudowała jego pozycję polityczną. Jedynym politykiem, który stanowi taki chwalebny wyjątek potwierdzający regułę, który powiedział o tym, że poważna partia powinna wykluczyć Palikota, to był wielkopolski poseł do Parlamentu Europejskiego Platformy Obywatelskiej, pan Filip Kaczmarek. Przed nim i po nim nikt w Platformie tego odważnie nie powiedział, że żadna odpowiedzialna siła polityczna nie powinna promować pana Palikota. Oni go wypromowali, premier Tusk i jego otoczenie. Mówię, i dzisiaj on może z trybuny sejmowej krzyczeć do opozycji, że wasze miejsce jest nie w parlamencie, tylko w więzieniu. Ja wiem, że trudno o sobie mówić, ale czy ty się czujesz dzisiaj chyba jedynym na polskiej scenie politycznej politykiem idei? Nie. Polityka jest kwestią przekonań. Ja absolutnie. Ale właśnie, ja nie chcę, bo z czegoś to musi wynikać. Przecież nie chcę się czuć. Masz wyraźne, jasne, wyraźne poglądy i raczej prowadzisz dosyć swoją stabilną politykę, chociaż nie w parlamencie, ale poza. Ale Marek, ty też masz wyraźne poglądy, płaciłeś cenę za swoje poglądy i tak dalej, bo sensem polityki są przekonania. W polityce jesteśmy po to, żeby no, zmieniać rzeczywistość. Ale już później wolałem odejść. Ty ciągle jesteś tak jakby na straży i czuwasz. Może mam lepszą formę. A może jakoś, nie wiem. No, a to dobrze. Tak jak mówisz, że masz lepszą formę, to już więcej już jakby w tym kierunku nie... Może odejdźmy na chwilę od polityki. Chciałem cię trochę zapytać, jeżeli mogę, o prywatne sprawy. Powiedz mi, masz czas na lektury? No to jest tak, też audycja, też rozmawiamy od czasu do czasu o książkach z gośćmi, a wiem, że ty sporo czytasz. Bez książek żyć nie można. I to jest kwestia tak naprawdę również tego, żeby mieć perspektywę do patrzenia na rzeczywistość. I czytać trzeba stale i ciągle. Nie tylko dokumenty.
Nie tylko dokumenty, nie tylko książki polityczne, chociaż te też trzeba czytać, dlatego że polityka jest kwestią tak naprawdę rozumienia świata i realizm polega nie na tym, żeby kalkulować korzyści, ale na tym, żeby widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest i gdzie ją można zmienić, gdzie ją trzeba zmienić. To co ostatnio ciekawego czytałeś? Znaczy akurat o tym, co się zmieni, to George'a Friedmana, tą prognozę następnej dekady, bo to... Pamiętasz, tam parę lat temu taka była głośna jego książka w Polsce o następnym stuleciu, gdzie on tam prognozuje Polskę nam właśnie tak na tak, taką wręcz imperialną przyszłość, że Polska tak naprawdę zorganizuje Europę Środkową. No nam się to bardzo podoba oczywiście, także to... To była taka książka, jak mówię, no trudno jest naprawdę, chyba żaden polityk nie jest w stanie przewidzieć następnych 100 lat, bo w czasie Kongresu Wiedeńskiego chyba nikt nie mógł przewidzieć wybuchu I wojny światowej. Właśnie, natomiast Friedman napisał teraz książkę o prognozie następnej dekady. I to jest bardzo ciekawe. Znaczy wnioski, które on stawia, one nie są specjalnie odkrywcze, bo raczej po prostu wypukla te tendencje, które widzimy, ale one są też ważne dla Polski, dlatego że on pisze, że będzie coraz bardziej rosła ta jednostronna, samodzielna polityka Niemiec w Unii Europejskiej, która będzie się wymykać z solidarności europejskiej i nastawiać się na budowanie powiązań między albo całą Unią Europejską a Rosją, albo Niemcami a Rosją. To będzie tworzyć sytuację dla Stanów Zjednoczonych, powstania dużej nierównowagi w Europie i Amerykanie będą musieli szukać bardziej dwustronnych relacji z państwami europejskimi, z tymi, z którymi mogą współpracować. No i tutaj Friedman prognozuje, właściwie zgodnie z tym, co pisał w tych następnym stuleciu, że takim kluczowym krajem będzie Polska i Polska powinna wykorzystać tą okazję. No to jest miła prognoza, ale jednocześnie on pisze dwie rzeczy niepokojące o państwach bałtyckich, że tak naprawdę państwa bałtyckie będą traktowane coraz bardziej jako przez Stany Zjednoczone, jako formalni sojusznicy NATO i że w tej sferze można spodziewać się daleko idących ustępstw w stosunku do Rosji. No oby nie. No i bardzo niepokojąca rzecz, że tak naprawdę Amerykanie wycofają się z tej próby obecności na Kaukazie, wycofają się z bliskich relacji z Gruzją. On to pisał przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w Gruzji. No i oby nie było tak, że tak naprawdę późniejszy przebieg wypadków potwierdzał tą prognozę. Ale mówię, książka ciekawa, nie trzeba się zgadzać z jej wnioskami, ale przeczytać warto. To, co pisze o Europie, również to, co pisze o Bliskim Wschodzie, no, to jest, ale ja nie czytam tylko książek politycznych. No właśnie, tak, pomijając tam polityczną literaturę. Słuchaj, to obejrzałem tego bardzo dobrego szpiega, postanowiłem wrócić do lektury Johna le Carré. Szpieg to jest film zrealizowany na podstawie takiej książki le Carrego, Druciarz, żołnierz. Nie znam. Tytuł, ale to jest pierwsza część takiej trylogii Carli. Ja przeczytałem tą książkę i przeczytałem drugą część tej trylogii. Słuchaj, bardzo dobra książka, jego uczniowska mość, wydana u nas na początku lat 90. No to jest le Carré, ale naprawdę taka świetna, taki realistyczny nurt powieści szpiegowskiej, nie patujący sensacją, ale raczej pokazujący taką moralną stronę walki wywiadów, moralną stronę walki mocarstw psychologiczną i tak dalej. Właściwie no, właściwie to, o czym mówiliśmy także wcześniej. Ciągle jesteśmy jak w temacie. Czuje się, to prawie... wiesz, jak czuje się uczciwy człowiek, jak czuje się uczciwy człowiek w polityce, czy uczciwy człowiek w sytuacji konfliktu narodów. No, z literatury takiej, wiesz, takiej bardziej religijnej, bardzo dobra książka, tylko nie wydana w Polsce, Jeana Madirana, takiego czołowego prawicowo-katolickiego publicysty we Francji, Kroniki pontyfikatu Benedykta XVI. To jest wybór jego praktycznie codziennych artykułów, bo on prawie codziennie pisze, pokazujące pierwsze pięciolecie tego pontyfikatu. Niezwykle ciekawe to, co się wtedy działo we Francji. I z jednej strony właśnie jest to książka, która zapowiedziała to, co widzieliśmy w ostatnią sobotę we Francji. To znaczy takie wychodzenie kościoła francuskiego z tego ducha 68 roku, no, kiedy we Francji działy się rzeczy bardzo dziwne, dlatego że wtedy część biskupów francuskich postanowiła odkryć w tej rewolcie paryskiego maja
jakieś pragnienie głębokiej zmiany społecznej, które zbieżne jest z tym, czego oczekiwał Sobór. No, jak mówię, dla zwykłych katolików, kiedy oni widzieli taką no, kompletnie maoistowsko-trockistowską rewoltę na ulicach miast, obrażanie wszystkich autorytetów, krzyczenie gestapo do policji francuskiej albo na przykład dyrektorów uczelni, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych w czasie wojny, wszystkie te hasła zakazuje się zakazywać, no, kiedy ludzie musieli słyszeć we Francji od swoich biskupów, że w tym jest jakieś pragnienie głębokiej, pozytywnej zmiany społecznej, to byli. I teraz Madiran pokazuje, jak pod wpływem z jednej strony pontyfikatu Benedykta XVI, wcześniej Jana Pawła II, szczególnie jego wizyty we Francji, takiego wielkiego orędzia Francjo, najstarsza córko Kościoła, co zrobiłaś z obietnicami swojego chrztu. I z drugiej strony pod wpływem tej dekompozycji społecznej, którą Francuzi przede wszystkim oglądają wskutek tej wielomilionowej migracji muzułmańskiej do Francji, we francuskim życiu katolickim zaczyna się dokonywać taki powolny przełom w kierunku powrotu do wartości narodowych, obrony ładu społecznego i tak dalej. I to wszystko w kontekście, wiesz, nauczania tego pontyfikatu, który w tej chwili przeżywamy. Bardzo ciekawa książka. Ja uważam, że przynajmniej we fragmentach powinna być tłumaczona na polski. Wziąłem ostatnią książkę Szczepana Twardocha, który kilka dni temu dostał paszporty polityki. To jest książka, która ukazała się w listopadzie ubiegłego roku w wydawnictwie literackim. Szczepan Twardoch mieszka niedaleko stąd, w Pilchowicach. Jest to pisarz śląski, który pisze piękną, przepiękną polszczyzną. Akcja powieści toczy się w Warszawie w pierwszych tygodniach, kiedy Niemcy wkroczyli, kiedy rozpoczęła się okupacja niemiecka. Niemcy sami jeszcze nie wiedzieli, na czym to wszystko będzie polegało. No i tam się przeplatają losy niemieckie, śląskie. Wszystko to się dzieje na ulicach Warszawy i po części na ulicach Budapesztu. Polecam, gorąca lektura, a Szczepanowi Twardochowi może kiedyś zobaczy tą audycję. Gratuluję paszportu polityki i mam nadzieję na kolejne świetne pozycje. Kilka tygodni temu już mówiłem o innej książce Szczepana Twardocha, ale to jest naprawdę znakomita lektura. Panie marszałku drogi, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i mam nadzieję, że przy kolejnej wizycie na Górnym Śląsku, bo na przykład chciałem zapytać też o takie nasze sprawy śląskie, trochę o ruch autonomii Śląska, jak to jest postrzegane z zewnątrz, ale to jest temat chyba już na zupełnie osobną audycję. Z przyjemnością, na pewno się znajdzie okazja. Ja zawsze, także zapraszamy serdecznie. Zawsze lubię na Śląsk przyjeżdżać, do gratulacji dla Szczepana Twardocha się przyłączam. Rzeczywiście bardzo obiecujący pisarz, pięknie pisze o Śląsku, również w swoich wcześniejszych powieściach i mam nadzieję, że wytrzyma próbę tego uznania, z którym się teraz zderza, bo do tej pory no, nie miał tak mocnego rezonansu jak po tej ostatniej książce. Mówił, aby wytrzymał, aby się rozwijał. A ma dopiero 34 lata, także a to kiedyś to zderzenie z sukcesem musiało nastąpić. Tak. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program. Dziękuję bardzo.